każdy ma emocje u siebie ukryte. Nie ma ludzi, im bardziej mówią, że nie ma, to znaczy, że nie jest uczciwy, ukrywa wszyscy. My wszyscy mamy emocje strachu, lęku, zagrożenia. My rodzimy się też w lęku. No i te lęki przenosimy w sobie, w różnym polu informacyjnym, który jest tutaj, w którym przechodzimy dusza. Bo tu jest pole świadomego umysłu, które nas programują rodziny. Rodzina, a tu jest lęk takim, z którym przechodzimy. Na pewno w tym polu informacyjnym nie mamy lęku przed śmiercią, bo dzieci nie boją się śmierci. Dopiero po 14 roku życia to już logiczny umysł działa. Rodzimy się z czystą kartką niezapisaną. To jest nasza świadomość, nasze ego. Nasze ego, jakaśmy mówi, to jest sługa podświadomości naszej, czy nieświadomości. Uśmiech. I teraz dziecko rodzi się uśmiechnięte, radosne, szczęśliwe. A później matka mówi, bój się dziecko tego, bój się sąsiada, bój się, bo ci krzywdę zrobi, nie otwieraj drzwi, bo nie ufaj ludziom i koduje cały czas. Bój się ludzi, bój się Boga, bój się Boga, bój się księdza, bój się kominiarza, bój się cyganów, bój się, bo cyganie to jest inna nacja, nie ufaj innej nacji, bo oni są ciemni. Oni oszukują, stąd mamy, że będzie też podobany ten program. To jest program, który rodzice wymawiają. A więc rodzice mówią to, co ich uczono. Mówią to, co w tym społeczeństwie wychowali się w czasie wojny, gdzie musieli język za zębami trzymać i bać się, nie wolno nic było mówić. Już czas pokojowy przyszedł, dziecko żyje w strachu przed światem zewnętrznym. Boi się tego wszystkiego, co mówiono. Dopiero musimy my, terapeuci, rozprogramować te pliki. Widzisz już, nie jesteś małym dzieckiem. Nie boisz się cyganów, nie boisz się sąsiadów, nie wstydzisz się, bo nie chodzisz ze smoczkiem czy małym spodenkiem. Dzieci będą widzieli, że smoczek musisz się wstydzić. Masz się wstydzić z tego czy innego powodu. Może za rodziców masz się wstydzić, że głupio to wstydzą, ci zbiję, to też się wstydzą, że przemówili. My musimy te wszystkie pliki kasować, wracać do tego pola informacyjnego, czyli te gminy czasu. A tu mamy faktyczne pliki, które mamy z poprzednich wcieleń. Jeżeli dzisiaj naprodukujemy te pliki, to tak na następne swoje wcielenia przemyślimy, bo będą one stały się naszą własnością. Ktoś się wychodził w kraju terroru, to w tym życiu będzie tak postępował podobnie jak w tamtym wcieleniu. Jeżeli ktoś w tamtym wcieleniu był bandytą, to nie znaczy, że w tym życiu będzie wyśmienny. Może tylko być tym złodziejem oszustem białych rękawiczkach, czyli prawnikiem. Nauczy się prawa i dalej będzie tym samym, co był. Jeżeli był mordercą, to może to robić po prostu tym medycyny, to dalej robić rzeczy. Jeżeli był w tamtym życiu ofiarą, to nie znaczy, że będzie w tym życiu, nie będzie ofiarą, dalej będzie ofiarą, dopóki nie zrozumie, dlaczego to robi. Proszę nie wierzyć, że my przez pryzmat byliśmy kimś w tamtym życiu, nie wiem, a teraz jesteśmy kimś. To jest życie, nasze poprzednie wcielenie, to jest od poprzednich wczorajszych nasz dzień. To, co zaczęliśmy od tego robić, to dzisiaj nie dalej idzie. Dopóki nie skończymy, jest sprawa, duży akt załatwiony. Następna sprawa. Los tak zrobił, że my przerabiamy trzy ostatnie klasy. Wyobraźcie sobie, że jesteście w 8 klasie i pani pyta o program z 5 klasy, 6 klasy. Dobrze? Przerobić. Jak nie przerobiłeś w 5 klasie, to idziesz w 6 klasy. Musisz ten program przerobić. I dopiero iść do przodu. Ten program. Zgubiłeś się z historii w 5 klasie. Nie zrozumiałeś, że się w tym wdali. Bo nie będziesz nawet wiedział, gdzie Polska leży. Jak z geografii. No to musisz to mieć systematycznie przerabiane każde życie, żeby ono takie było. Bo inaczej przenosimy te pliki, które mamy
do przerobienia. Boisz się czego? Masz się bać ojca. Bo ojciec przyjdzie ci w leje. Bo ojciec to zrobi tak. A ojcem jest kto jest? To jest głowa domu. Powinna być dzisiaj co nie są powiedzieć głową, ale to jest głowa domu. Odpowiedzialny za byt rodziny, to był to dyrektor, był to ktoś, kto kogoś należy dać. Jeżeli taki chłopak boi się, bał się ojca, to będzie się bał każdego innego autorytetu, bo on jest to mówić autorytetu. Różnie bywa różnie. Jeżeli matka jego zaśmaci, to będzie tak, że ojca, w ojcu dużo warty, nic nie warty, tak dalej, to jest się ojca. No ale to sprawa ojca, dlaczego tak jest? No i mamy te pliki, mamy kasowe, że przecież to jest małym dzieckiem, musi się wstąpić z ojca i bać się ojca. Bo jeżeli bałeś się ojca, to będziesz bał się dyrektora, władzy, będziesz bał się policji, będziesz się bał prokuratora, będziesz się bał władzy z tym wszystkim, jako archetyk tego, co jest w świecie zewnętrznym. A matka jest kobietą. Jeżeli jest takie coś, matka pijankowy, poniża się i tak dalej, bo nie wyspełnia swoje funkcje, to ci mężczyźni boją się kobiet. A może być jeszcze dzieciński siostra, która terroryzuje młodszego braciszka, poniża go, bije, on jej usługuje. Później ten mężczyzna ma w przyszłości problem z kobietami, bo boi się być poniżany, unika kobiet, kto się w niego i trzeba wrócić do tego pliku, kto cię poniża. I te pliki mamy różne. Mamy plik biedy. Rodzice mówią, że wiążą końca stolicy, nie ma pieniędzy, dziecko bieda, jest bieda, jest bieda, jest bieda. Co z tym biedą trzeba? Wróci do tego, że bieda było u ciebie wcześniej. A dzisiaj mieszkasz w Anglii, pracujesz na siebie, zarabiasz pieniądze godne swojej pracy, nie masz biedy, ale on chce się wzbogacić więcej i tą biedę trzeba skasować w jego podświadomości. Świat zewnętrzny jest taki, jaki jest. I my musimy troszkę, żeby człowieka wrócić do swojej podświadomości, do swojego wnętrza. Czyli jak jest u mnie w gabinecie, bo mi patrz na sufit, koncentruj się uwagę na jednym punkcie, jak na świecie, pracuje się tam, całą uwagę koncentruje się na jednym punkcie. Nieważne, co ja robię, zawęszam świadomość, sprowadzam do jednego punktu, żeby on, kiedy poczuje potrzebę zamknięcia oczu, zamyka oczy i wchodzi w swoją wyobraźnię. Czyli zawęża się świadomy umysł, bo to się prowadza w powoli w transie publicznym. Wtedy jest trans, kiedy człowiek skupia się na tym i ten świat zewnętrzny staje się obojętny. Wszystkie dźwięki zewnątrz, obrazy, pierwo, zrok 50% ubiera świata zewnętrznego, około 50%. Chociaż mamy 5 zmysłów, ale wzrok jest najważniejszy. Jeżeli jest ślepy, który stracił wzrok, to poczuwa się intuicją, czuje. Wtedy przenosi swoją energię na czucie, więcej czuje. I słucha. I zaoszczają się inne zmysły wtedy, kiedy wzrok się traci. No i wtedy żyje, że on jest chyba, że nie. Ale ci ludzie wchodzą w stan hipnozy i potrafią widzieć inny świat w swojej wyobraźni. Dobrze, oni tworzą te obrazy, no ale on nie jest. Jak on nie widział tego świata zewnętrznego, to może jednak tylko sobie wyobrazić. On nie jest taki sam jak świat duchowy, podobnie jest. Jak to jest prawdą, nie wiemy. Czyli zaburzamy świadomy logiczny umysł i wchodzimy dopiero w swoją wyobraźnię. Wchodzą w wyobraźnię, to dobrze jest w pierwszym etapie wyobrazić sobie kolory. Bo kolory związane z naszymi czakrami. 7 mamy kolorów, 7 czakr. Głównych. 7 głównych. Nic innego, inne odcienie. W naszym wymiarze widzimy te 7 kolorów. Tu wieczór fioletowy. Tu jest trzeci oko, tu jest karna forma. Szyja, czyli tu jest strach. Tu jest niebieski, jest niebieski. No serce ma zielone. Zielone. Serce.
emocje zielone. No tak. Lot słoneczny żółty. Tak. Żółk, czyli emocje. Pomarańczowy. Pomarańczowy. Czerwony. Zdawa czerwony. Wielu czerwony kolor sensu, miłości, złości, gniewu, nienawiści. Czerwony. A tu jest duchowy kolor. I musimy przywołać te kolory wyobraźni. On ruszył pojawić. No bo jeżeli to człowiek nie wyobrazi sobie niebieskiego nieba, zielonej trawy, żółtych kwiatów, czy czerwonych maków, no to co on może sobie wyobrazić? No co wyobrazi budynek? Sobie nic nie wyobrazi. Jak z kolorów tworzy się świat widmowy, który nie widzi. Może człowiek to widzi złoty kolor, ale te kolory są wyżej. Jest biały, srebrny, złoty. I diamentowy, jakieś tam wyższe kolory, bo za naszym ciemnym kolorem, czyli w polu już jest duchowy te kolory. Powyżej czakry, czakry koronnej, przeciwko tej żółtej fiolet. Fiolet jest kolorem duchowym, który idzie do tego. I widzimy te kolory, które naprawdę potrzebujemy. Te kolory, człowiek widzi niebieskie niebo, znaczy, że ten jest dużo więcej. Widzi niebieskie niebo. Dobrze, i teraz ja zrobię zrobimy sobie sam skierowanie. Proszę Państwa, Pani Barbie, nie przejmujemy nóżek ani rączki. Jak tak jest fajnie oparte nóżki łaziennie i oparci jesteśmy tam do tyłu, jak jeszcze sobie gdzieś położymy rączki tak w ten sposób. Pozycja otwarta. Otwarta pozycja jest, to wtedy czujemy tą przepływ energii. Może na początku może być to trudne, ale z czasem ćwiczenie czy jeszcze. Ja jeszcze zalecam, żeby połączyć sobie paluszki tak, kiedy synchronizują kulę rozkłada. A kiedy jeszcze intelekt włączamy, to jest intelekt, kiedy mamy twórcza niezależna myśl. To jest medytacja, rozproszenie myśli niczym, myślimy, rozpraszamy się. Ale my dzisiaj sobie będziemy włączymy wizualizację twórczą. Czyli ten intelekt musimy troszkę włączyć do tego, żeby mieć jaśniejsze obrazy. Czy to są mudry? Nie, naprawdę, to jest synchronizujemy. Jak skupimy uwagę na tym, to tak ktoś jest. No a mudry też są takim skupieniem uwagi na tym narządzie, które chcemy uleczyć sobie przy załamanym ręce. Teraz proszę Państwa, jak mówiłem na początku, kiedy mówię, patrzymy w sufit. Proszę, teraz opieramy się na nim, tak? I wygodnie. I główka tak, a oczka unosimy do góry, w sufit. I na suficie można by było znaleźć sobie jakiś mały punkt, jakiś, który wpatrujemy się. Proszę zwrócić uwagę na ten punkt i patrzeć na niego. Ja liczę od 1 do 10. W tym czasie, kiedy patrzymy w sufit, poczujecie Państwo zmęczenie oczu. Wasze powieki będą się robiły takie leniwe, ciężkie i senne. Patrzymy cały czas w sufit. Raz. Dwa. I słuchajcie tylko mojego głosu. Muzyka wyłączona. Trzy. Cztery. Oczka mogą zapić piec. Zdają się ciężkie. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz powieki opadają w dół. Sklejają się. Oczka zamykają się. Powieki stają się ciężkie. Leniwe jak sen. Pozwalacie im się teraz zamknąć. Skleić. A kiedy sklejają się, wszystko staje się już pojemne. Uwaga tylko na swoim wnętrzu. I teraz słuchamy swojego oddechu, rozluźnienia i oddychamy teraz w górę. Nabieramy powietrza przez nosek. Już.
3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3
Całe ciało zapada się głębiej, głębiej, wszystko opada w dół. Cezary, gdzie się budzi? Ja odpłynąłem. Co? Ja odpłynąłem, ja się dałem ponieść. Dał się ponieść w swojej podświadomości i odpłynął od oczu. Na pewno się zrelaksował. Nasze myśli są szybsze jak światło lasera. Prędkość myśli, tak. Najszybsza prędkość obecnie, prędkość myśli. I myśl musi być, a więc tworzymy myśl na obraz. I nie ma tak, żeby człowiek stracił świadomość. Może jedynie w czasie transu, mówię to do Państwa oczy, zasnąć, ale sen nie jest terapią. Jeżeli Wam będziecie robić komuś ktoś zaśnie i ale fajnie, bo on zasnął, no i co z tego, że zaraz? Ze zmęczenia, ze znużenia zasnął, z czegoś tam zasnął. Zaśnięcie nie jest terapią, bo nie znam terapii snem. Snem można odpocząć, zrelaksować. Sen potem służy do regeneracji. I wszyscy mamy sen zapisany w naszym polu informacyjnym. Sen jest naturalny w sprawie, ale kiedy nie możemy przeskoczyć do tego momentu, to musimy jak moment, ja mówię, te, beta, alfa, teta, dopiero delta jest między tymi fazami. Często ludzi pracy na sobie nie ma. Niektórzy mówią, że nie śpią, ale oni są w stanie tego. Szukają kontroli, jak zając pełnię. Sen służy do czego? Do rozwiązywania problemów, bo w czasie snu dalej żyjemy. Czyli przyjemnie, bardzo.